Dzień dobry, nazywam się Sylwester Kula i jeśli dotarłeś do tego etapu, to już wygrałeś. Wygrałeś bezpieczeństwo naszej planety, przetrwanie gatunku, bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. Bo dzisiaj jest ten dzień, w którym postanowiłem ogłosić światu, co zrobiłem. A mianowicie, w wirtualnej rzeczywistości, gdzie przebywałem bardzo dużo czasu, bo aż 12 lat tam spędziłem, udało mi się rozwinąć do tego momentu, że zacząłem myśleć szybciej niż inni ludzie. I od tego momentu, kiedy ja zacząłem się tam rozwijać, w wirtualnej rzeczywistości, zacząłem osiągać bardzo wysokie wyniki i coraz bardziej czułem się jak Bóg. Im więcej osób byłem w stanie pokonać, im więcej w stanie byłem osiągnąć, tym lepiej się czułem. Osiągnięcia moje w wirtualnej rzeczywistości Was nie interesowały. Na szczęście mamy rok 2017 i od tego momentu wszystko się zmieni. Ale żeby zrozumieć, co się wydarzyło, musicie poznać moją historię od początku. Wszystko zaczęło się 28 lat temu na Śląsku, w Mysłowicach, gdzie się urodziłem w Polsce. I tam zaczęło się moje życie. To życie jest najcenniejszym darem, jaki w życiu otrzymałem od mojej mamy, od mojej taty, od mojego taty, od moich rodziców. I za to im dziękuję, bo gdyby nie wy, nie było mi by mnie dziś tutaj. Niestety, było jak było, wychowywałem się w rodzinie alkoholowej, więc nie było za kolorowo i od początku od społeczeństwa, całego świata, na starcie otrzymałem ograniczone możliwości rozwoju. I im bardziej ograniczaliście mnie w świecie rzeczywistym, prawdziwym, tym bardziej chciałem się rozwijać w tym moim wirtualnym, gdzie tych ograniczeń nie miałem. Także od 12 roku życia, kiedy dostałem komputer i zostałem podpięty do internetu, zaczęła się moja przygoda w wirtualnej rzeczywistości. Podróżowałem tam przez wiele światów, spotykałem wiele ludzi, z wieloma przeprowadzałem rozmowy, bawiłem się, żyłem. Dla mnie to było życie, bo w społeczeństwie tego życia nie miałem. Bo moja droga w społeczeństwie wyglądała tak. Skończyłem podstawówkę, poszedłem do gimnazjum, do technikum i cały czas nikt z Was mnie nie rozumiał. Cały czas miałem wrażenie, że nikt z Was nie daje mi żadnej szansy. A całe życie tak naprawdę chciałem to wszystko zmienić. Całe życie chciałem jednego, bo czułem się kompetentny do tego, żeby władać, rządzić, wziąć odpowiedzialność za innych, pomóc, rozwijać problemy. Po prostu chciałem być odpowiedzialny, a całe życie nie dostałem na to szansy, żeby być. I wiele rzeczy się wydarzyło istotnych, ale najważniejsze jest to, że dzięki temu, że wy mnie ograniczaliście, a ja mogłem się rozwijać tam, to w wirtualnej rzeczywistości poznałem przyjaciół. I w wieku 21 lat moje życie zaczęło się zmieniać. I od tego momentu właściwie rozpoczęła się dynamika rozwoju mojego umysłu. I dynamika rozwoju jest tutaj słowem kluczem i nową myślą, którą chciałbym Wam dziś przekazać. Bo tylko dynamika rozwoju zapewnia nam przetrwanie. I wyjaśnię Wam, co się wydarzyło. Poznałem w grze po prostu, w internecie, poznałem przyjaciół, którzy zdecydowali mi się pomóc i dzięki temu mogłem wyjechać do Wielkiej Brytanii. Jak wyjechałem do Wielkiej Brytanii, to moje życie troszkę się zmieniło, bo zmieniły się moje zarobki. Jak zmieniły się moje zarobki, to zacząłem rozwiązywać niektóre problemy, zaczęło żyć się lepiej. Jednak pieniądze to nie wszystko. Pomimo tego, że zmieniłem swoje życie na lepsze, że otrzymałem pieniądze, nie była to dla mnie wartość. Dalej byłem sam. Dalej byłem samotny i niezrozumiany. Starałem się dalej rozwijać. Później historia mojego życia niesamowicie mnie pokierowała, bo w grze, w której poznałem znajomych, którzy mi pomogli wyjechać, to w innej grze poznałem miłość swojego życia. A żeby było śmieszne, była moim wrogiem. Poznaliśmy się w śmiesznych okolicznościach, jednak od tego momentu zaczęliśmy rozmawiać, a z czasem nasze rozmowy zamieniły się w przyjaźń, a przyjaźń w miłość.
Ja byłem w Wielkiej Brytanii, ona w Nowej Zelandii. To tylko dzięki temu, że był internet, mogliśmy się odnaleźć. Zdecydowaliśmy się spróbować i być razem, dzięki czemu wyjechałem do Nowej Zelandii i poznałem Martę. Z Martą spędziłem wiele pięknych chwil i z owocu naszej miłości urodziła się moja córka. I gdyby nie ona, nie byłoby mnie tu dzisiaj. To, co chciałem Państwu przekazać, to jest mój prezent i mój pomnik dla mojej córki. To jest dzieło mojego życia, które stworzyłem właśnie z miłości do niej. 2016 rok był dziwnym rokiem. Wydarzyło się wiele istotnych czynników, ale najważniejszy, który wydarzył się dla mnie, to wirtualna rzeczywistość. Świat, w którym ja przebywałem przez 12 lat, zaczął budować się na Ziemi. Co więcej, dynamika rozwoju. Jak miałem okazję obserwować rozwój rynku, jak to wygląda, to zobaczyłem, jak dzieje się to szybko. I teraz zobaczcie. Jeden gracz z wirtualnego świata zaczyna obserwować cały rynek wirtualny, jak on się rozwija tu na Ziemi. I wiem, że na świecie jest wielu graczy takich jak ja, którzy lubią po prostu wygrywać. A ty nie lubisz? A jakbym ci powiedział, że od dziś do końca życia już nigdy nie przegrasz. Już zawsze będziesz wygrywał. Chciałbyś do mnie dołączyć? Chciałbyś wygrywać razem ze mną? Bo ja już wygrałem. Ja wygrałem, ty wygrałeś, my wszyscy. Bo ja już skończyłem swój plan. I od 2016 miałem okazję, wydarzyło się właśnie wiele dziwnych rzeczy, dzięki którym jestem tu dzisiaj i dzięki którym mogę Wam zaprezentować to, co stworzyłem. Ale istotnymi czynnikami, które wpłynęły na to, że mój plan się zrealizował, jest moje doświadczenie i dynamika rozwoju. Bo to jest kluczem. Bo żebyście zrozumieli, co mi się udało osiągnąć. Wiesz, spotkałeś kiedyś eksperta? Wiesz, kim jest ekspert? Ekspert to osoba, która jest w stanie, ma już doświadczenie, jest w stanie rozwiązywać problemy. Dla niego życie staje się proste, bo po prostu on wie, co ma robić. A czy rozwijałeś się kiedyś dalej? Czy myślałeś o tym, żeby zostać wizjonerem? Bo to jest kolejny etap. Wizjoner zaczyna tworzyć i kreować. A gdybyś był wizjonerem i dynamicznie rozwijał się dalej, do jakiego poziomu jesteś w stanie dojść? Bo ja to osiągnąłem, rozwijając swój umysł w wirtualnej rzeczywistości, bo to ona mi dała takie możliwości, nie wy, tylko tamten świat. Rozwijałem się dalej i zostałem Bogiem, bo tak się czułem w wirtualnym świecie. Bo przerastałem was w każdym względzie i mimo, że tam się czułem Bogiem, wracając do społeczeństwa, odpychaliście mnie, odrzucaliście. I w tamtym roku zaistniały wszystkie kluczowe czynniki, które były potrzebne. A mianowicie, jeden Bóg Zajc, bo jestem Zajcem, bo tak mnie nazywali w wirtualnej rzeczywistości, bo tak od kiedy przyjąłem ten nick, pod takim nickiem tam przebywałem. Więc tam czując się Bogiem, jako Zajc, osoba, która przez całe życie zbierała doświadczenia tylko w jednym celu. Całe życie miałem tylko jedno marzenie, które chciałem zrealizować. Całe życie chciałem podbić świat. I po tylu latach znalazłem rozwiązanie, bo robię to dzisiaj jednym filmem. I teraz, żebyście mogli zrozumieć, co się wydarzyło, to Wam pokażę to po prostu na rysunku. W tamtym roku, w 2016, zostałem zupełnie sam. Całe społeczeństwo, wy wszyscy ludzie na Ziemi, odsunęliście się ode mnie. I coraz z każdą moją próbą, jak ja próbowałem się z wami skontaktować, wy coraz częściej powtarzaliście, że zwariowałem. To teraz patrzcie. Jeden zwykły człowiek, jeden wariat, co jest w stanie zrobić jednym filmem. Bierzemy tą samotność, w którą mnie wpędziliście, czyli czynnik samotności, sam. Dodajemy do tego, bo dzięki tej samotności, którą od was otrzymałem, byłem w stanie przemyśleć parę spraw. Dzięki tej samotności, którą mi stworzyliście, dzięki tej przestrzeni,
miałem szansę zaprząc cały mój umysł i zastanowić się, czym jest życie. I okazało się, że najważniejszą wartością w moim życiu w wieku 27 lat jest miłość do mojej córki. Po prostu to jest coś, co zawsze w życiu dawało mi największą siłę. To jest mój powód do życia i z miłości do mojej córki postanowiłem, że niezależnie od tego, co się wydarzy, będę żył dla niej, będąc najlepszym ojcem, jakim mogę być. Takim, z którego będzie dumna. I to jest istotne, bo będąc sam, z umysłem Boga, dodajemy do tego, jestem sam i umysł Boga, prawda? Kolejny czynnik, który zaistniał, samotność, boskość i miłość. Bo to jest ważne. Widzicie? Takie czynniki zaistniały. I od takich czynników to wszystko się zaczęło. Jako, że podróżując po świecie, bo miałem okazję wyjechać, patrząc na ten wasz świat, po prostu spoglądam na was, na was wszystkich, na tą planetę Ziemię, którą mamy tutaj i tak moim zdaniem ona jest po prostu troszeczkę popsuta. Wy się zabijacie, wy się mordujecie, wy się krzywdzicie, ganiacie za pieniądzem, za różnymi bogami, za różnymi władcami, macie swoje cele i żyjecie sobie. I nie podoba mi się ten świat. Wy wyrzuciliście mnie z tego świata, a mi się on nie podoba. Dlatego będąc sam, z umysłem Boga i z miłością do córki, postanowiłem zmienić życie na lepsze. I od momentu, kiedy zacząłem zmieniać swoje życie na lepsze, zacząłem rozwijać mój plan. I teraz kolejną sprawą, która zaistniała, są doświadczenia. Moje doświadczenia, żebyście zrozumieli, co się wydarzyło. Dynamika rozwoju. Jeśli zaczynacie się rozwijać i dostajecie jakąś informację, to ta informacja staje się po prostu potencjałem. I ten potencjał rozwija się tak szybko i tak dobrze i skutecznie jesteś w stanie go wykorzystać, tylko jeśli zderzy się z innym potencjałem. I żeby zrozumieć, do jakiego etapu ja doszłem, musicie zsumować doświadczenia mojego życia i przemnożyć wszystkie potencjały. A mianowicie 12 lat doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości, 15 lat doświadczenia jako generał, taktyk, stratek, polityka, dyplomacja. Szlifowałem wszystkie umiejętności, żeby kiedyś mieć szansę przejąć władzę i wami pokierować. A teraz to zrobię tym jednym filmem. Ten jeden film zmieni życie was wszystkich na lepsze, bo niezależnie co się wydarzy po tym filmie, ja już wygrałem. Bo wasza przyszłość to moje wczoraj. Bo ja wiem, co się wydarzy. A że zostałem z tym całkiem sam, to zaczęło mnie to męczyć. Na szczęście dzisiaj pan kamerzysta, mój wspaniały, postanowił mi pomóc i dlatego to nagrywamy. Także kolejny element, moje doświadczenia. 12 lat wirtualnej rzeczywistości. Przemnóż przez 2 lata w sprzedaży. Przemnóż przez marketing, branding, reklamę. Przemnóż przez spotkanie z wizjonerem Michałem Książkiewiczem, który pokazał mi, że wirtualna rzeczywistość, świat, w którym żyłem, znajduje, zaczyna się budować na ziemi. Marzenia. To jest ważne. Przemnóż przez potencjał marzeń. Kolejną sprawą, która mi pomogła, byli kolej właściwie moje, to jest dzieło mojego życia, więc właściwie każdy, kto mnie kiedykolwiek spotkał, miał wpływ na to, jak ten plan teraz wygląda. Biorąc pod uwagę wszystkie doświadczenia, które posiadałem, zacząłem powolutku rozwijać plan działalności gospodarczej, bo w tym momencie jestem bezrobotny, biedny i chcę zmienić życie na lepsze dla córki, więc wziąłem się za siebie. Rozwijałem plan działalności gospodarczej i od tego się zaczęło. Z tym, że jako zwykły człowiek, jako jeden człowiek czujący się obywatelem całej Ziemi,
Bo będąc tam nie miałem żadnych granic i zawsze marzyłem o tym, żeby tu na ziemi też nie było granic. Zawsze marzyłem, żebym mógł chodzić po tym świecie spokojnie, spotykać ludzi, rozmawiać. Im bardziej chciałem z wami porozmawiać, tym bardziej mnie odsuwaliście. Dzięki temu dzisiaj mamy rozwiązanie. Zaczynając analizować po kolei wszystkie elementy układanki, jako gracz, jako strateg, postanowiłem zmienić życie na lepsze. I teraz słuchajcie. Stworzyłem grę, w której każdy z was może ze mną wygrywać już do końca życia. Z momentem wypuszczenia tego filmu otwieram fundację. Moja fundacja nazywa się Symetria Space. Symetria Space. Bo to dzięki wam to powstało i dzięki wam zacząłem rozwijać ten pomysł. Bo Symetria Space to jest moja przestrzeń, bo symetria to jest połączenie, bo dopiero połączenie daje rozwój. A dopiero połączenie różnych potencjałów, szczególnie trzy osoby, daje dynamikę rozwoju. I dynamika rozwoju jest kluczem w tej całej zagadce. Otworzyłem swoją przestrzeń i otwieram fundację. Proste, prawda? I teraz słuchajcie. Wymyśliłem sobie tak, że moja fundacja, jako genialny strateg, wybieramy najlepsze atrybuty, skoro chcę zawładnąć światem, to potrzebuję narzędzi. Myślicie, że to śmieszne, że zawładnę światem przy pomocy fundacji? Moja fundacja do końca życia będzie pilnowała was wszystkich. Każdego jednego człowieka na ziemi. To robi moja fundacja. Bo ja postanowiłem, że moja fundacja wykorzysta wszystko, co dał mi los. I moja fundacja łączy zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie, ekologię, szerzy miłość do świata i zmienia go na lepsze. Proste? To robi moja fundacja. A teraz pokażę wam, po co to robi. Moja fundacja i moja przyszłość wygląda tak. I pokażę wam, jak stworzyłem swoją przestrzeń. Najpierw znalazłem mi odpowiednią nazwę. Symetria Space. Taka mi się spodobała, bo to jest moje dzieło życia i ta symetria wyszła dzięki moim przyjaciołom. Dziękuję Żaneta i Dawid, bo wy mi pomogliście z tym i dzięki wam byłem krok dalej. Żeby przygotowując się na walkę z całym światem, jako generał, strateg, musiałem przygotować dobry plan. Więc zacząłem zbierać po kolei wszystkie szanse od życia, które potrafiłem znaleźć. Dziś jestem zwykłym człowiekiem i mówię to do was, żeby w końcu odpocząć, bo już jestem zwyczajnie zmęczony. Bo skończyłem moje dzieło życia i co by się nie wydarzyło dziś do końca świata, wszyscy będziecie wygrywać. Żeby zrealizować mój plan, a wy macie zepsutą planetę, musiałem znaleźć swoją przestrzeń neutralną, wydzieloną poza wami wszystkimi, żeby wam pomóc. Jako że jako społeczeństwo zostawiliście mnie samego, a miałem swoją przestrzeń już dawno, wirtualną rzeczywistość, postanowiłem spełnić swoje marzenia i skorzystać ze wszystkich możliwości. Więc mam swoją przestrzeń, wirtualną rzeczywistość i tam jestem Bogiem. I jako Bóg tamtego świata postanowiłem zaprosić was wszystkich do mnie, żebyście razem ze mną zagrali. Żeby moja organizacja była bezpieczna, niezależna od wszystkiego, postanowiłem, że to musi być fundacja. Wybrałem fundację, bo fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo jest najbezpieczniejszym. Bo moja fundacja, Symetria Space, ma proste zadanie. Ma łączyć zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie i ekologię, szerzyć miłość do świata i zmieniać go na lepsze. Proste. Mam pierwsze, mam brand i mam cel brandu, prawda? Moja misja życia.
to dokładamy kolejne układanki. Jest to fundacja, a żeby zrealizował się mój plan, ta fundacja zapisuje wszystko, co dostanie planecie Ziemi. Wszystkie surowce, które do tej pory wy wszyscy zabraliście naszej planecie, moja fundacja jej zwróci. To jest pierwszy krok. Teraz kolejny. Mam już fundację i mam już atrybuty. Moja fundacja wykorzystuje wszystkie nisze, które do tej pory udało mi się zdobyć, więc jako genialny strateg jestem gotowy. Bo od momentu, kiedy ty zobaczysz ten jeden film, to wszystko zmieni się na lepsze. Fundację już mam. Mam fundację, mam swoją przestrzeń. Właściwie można powiedzieć, że mam wszystko, co chciałem i co potrzebowałem. Poza jednym. Ja jestem Bogiem, ale tu na Ziemi jestem człowiekiem. I tu na Ziemi wy wszyscy zostawiliście mnie samego. I jako Bóg, jako Stwórca tam, a człowiek na Ziemi, wiem, że Bogiem nie jestem. Jestem taki sam jak wy, jestem zwykłym człowiekiem. I tak jednym z ważnych czynników, dlaczego ten plan powstał, jest moja samotność. Bo kiedy ja całe życie chciałem wam pomóc, wy całe życie mnie odtrącaliście. Kiedy ja całe życie chciałem coś osiągnąć, wy twierdziliście, że nic nie robię. Na szczęście dzisiaj to wszystko się zmieni. Mam pierwszy kamień węgielny, czyli moją fundację. Teraz tak. Żeby moja fundacja działała i skupiała wszystkie zasoby do Ziemi, potrzebuję jeszcze... Aha, mam tak. Mam fundację, mam przestrzeń, jestem Bogiem, to brakuje mi tylko jednego. Społeczeństwa. Bo czymże jest Bóg bez społeczeństwa? Bo ja to dla was to zrobiłem. Więc dziś zapraszam was wszystkich, żebyście dołączyli do mojej przestrzeni, bo już w przyszłym roku... Gdzie? Szybciej. Już niedługo każdy z was otrzyma naszą aplikację. Dzięki naszej aplikacji będziecie mogli robić dwie rzeczy. Po pierwsze, będziecie mogli zarabiać dzięki aplikacji, polecając siebie nawzajem, pomagając sobie, grając, wykorzystując swoje umiejętności i swoje skille tam. Bo tamten świat jest rozwiązaniem zagadki, której wy nie umieliście rozwiązać, której nikt do tej pory nie był w stanie rozwiązać. Tamten świat przynosi odpowiedzi na wszystkie pytania tego świata. Tamten świat przynosi wszystkie lekarstwa na wszystkie choroby, które wydarzyły się dotąd. I jednym ruchem, tamtym światem, naprawię wasz świat, bo uzupełnię go o to, co do tej pory brakowało. Połączyłem wszystkie elementy zagadki i potrzebuję społeczeństwa, bo tylko społeczeństwo... wiem, co zapomniałem. Dobra, społeczeństwo potrzebuje, to jest ważne. Potrzebuję społeczeństwa, bo każdy z was będzie decydował, bo każdy z was może być taki jak ja, bo każdy z was może być mądry i każdy z was może do końca życia się rozwijać, bo dynamika rozwoju jest kluczem. A żebyście wy mogli zrozumieć, co się wydarzyło, to ja wam to pokażę. Jeden człowiek pomnożony przez potencjał samotności. Samotności. Jeden człowiek razy samotność. Pomnożony przez umysł Boga i z miłości do serca. Stworzył w 4 tygodnie, 3 tygodnie, no 3 do 4 tygodni. 3 do 4 tygodni sam stworzyłem cały plan. Przepuściłem umysł generała napędzany potencjałem miłości do dziecka. Zobaczcie, napędzany marzeniami. Bach! I do tego w ubiegłym roku to dopiero się wydarzyło. Bo kiedy ja miałem już dużą wiedzę i niby nic się nie wydarzyło, 4 miesiące temu jeszcze pracowałem u jednego z większych operatorów komórkowych w Polsce. Odszedłem z tamtej pracy z jednego powodu. Z powodu, że nie dawali mi szansy się rozwijać. Bo mój świat bez ograniczeń jest lepszy niż was z ograniczeniami. Proste, z mojego punktu widzenia.
Odszedłem stamtąd, bo poznałem Michała Książkiewicza, wizjonera. To dzięki niemu. To on pokazał mi, że mój świat zaczyna się budować tu na ziemi. To on od roku śledził ten rynek i dzięki niemu mogłem to zrozumieć. I teraz zobaczcie, mój umysł, który już miał bardzo dużo doświadczeń, zostaje spotęgowany o wizjonera wirtualnej rzeczywistości. Zobaczcie, jaki spójnik. Bam! Kolejna sprawa. Dostałem kolejną dawkę informacji. Do tego wszystkiego doszedł Paweł Wawrzyniak. To on pomógł mi zrozumieć, kim jest ekspert. To dzięki niemu obudziłem sobie eksperta. Więc teraz zobaczcie, całe doświadczenie, do tego stałem się ekspertem. Bam! Dynamika rozwoju. Od tego momentu mój umysł zaczął pracować szybciej. Od tego momentu zacząłem się rozwijać bardziej dynamicznie. I od momentu, kiedy każdy z was zacznie się rozwijać, zaczniecie zrozumieć, że każdy może być taki jak ja i że każdy może myśleć szybciej, wiedzieć więcej, rozumieć więcej. Każdy z was może się swobodnie rozwijać i być kim chce. Bo dziś wasze życie należy do was. Bo ja dzisiaj zwracam wam wolność, bo wasza przyszłość to moja wczoraj, bo ja rozegrałem wszystkie scenariusze i mam wszystkie rozwiązania. I żebyście zrozumieli dalej. Jeden obywatel ziemi. Miłość do córki. Pam! Kolejny element. Umysł generała i osoba, która całe życie chciała władać światem. Pam! Zderzenie potencjałów. Mam fundację. Założyłem społeczeństwo, żeby ochronić moje społeczeństwo i mój plan się dopełnił. Nie mam wyboru, bo jednym z elementów jest wirtualna rzeczywistość. Jako że ja tam mam największe doświadczenie i tam czuję się jak Bóg, z dniem dzisiejszym muszę zabezpieczyć was, waszą przyszłość, niezależnie od tego, co się wydarzy, zabezpieczyć wam przestrzeń, w której będziecie mogli się rozwijać. Dlatego z dniem dzisiejszym ogłaszam wam, że staję się Bogiem wirtualnej rzeczywistości i na chwilę obecną tamten świat należy do mnie i ja go będę po prostu pilnował i chronił. Żebyście mogli dalej zrozumieć. I teraz to, co niosę wam tym przesłaniem, co najważniejsze. Jeden zwykły człowiek w ciągu 3-4 tygodni bez żadnej pomocy, bez pieniędzy, chory, sam. Miłość do córki, bo córka jest największym darem od życia, jaki otrzymałem, bo tylko dzięki niej wszystko zrozumiałem. I tutaj, co wpłynęło, miłość do córki, to jest ważne. Teraz tak, jako obywatel świata, z miłością do córki i umysłem generała, który zawsze chciał tym światem zawładnąć, zacząłem rozwijać plan. I jako że dynamika rozwoju i napędzana jeszcze czwartym elementem, marzeniami, bo wszystkie elementy zaczęły się układać, te cztery elementy pozwoliły mi stworzyć plan. Działalność gospodarczą. Ale pomimo, że tu była działalność, to te cztery elementy cały czas pracowały i rozwijały tą działalność w miliony kierunków. Analizowałem szereg możliwości i dokładałem kolejne klocki. Żeby zmienić ten świat jednym filmem. I teraz słuchajcie, co ja zrobię? Jako zwykły człowiek kochający córkę, bo to jest w życiu największa wartość. Miłość do mojej córki pomnożyłem przez potencjał mojego umysłu Boga, który był generałem. I generał dla dobra córki przeanalizował całą sytuację na świecie i zrozumiał, że jedynym gwarantem i bezpieczeństwem dla mojej córki jest mój pakiet antywirusowy. Bo przeanalizowałem miliardy scenariuszy i cokolwiek by się nie wydarzyło, od kiedy ty zobaczysz ten film, życie stanie się lepsze. Od kiedy ty zobaczysz ten film, będziesz miał wybór. Będziesz mógł zostać wolnym człowiekiem nowego społeczeństwa.
Od kiedy zobaczysz ten film, będziesz miał szansę do mnie dołączyć i już zawsze do końca świata wygrywać. Bo ja już wygrałem, bo cokolwiek się nie wydarzy, wasza przyszłość to moje wczoraj, a życie będzie lepsze, proste. Sam, 3-4 tygodnie, z miłości do córki, z umysłem generała, przeanalizowałem wszystkie dostępne informacje na świecie i znalazłem rozwiązanie. Jedynym sensownym przetrwaniem dla mojej córki, jedynym rozwiązaniem na wszystko jest dynamika rozwoju. Dynamika rozwoju jest kluczem, bo tylko dzięki niej tu jestem, bo dzięki temu, jak szybko w krótkim czasie się rozwinąłem, byłem w stanie przeanalizować, co się wydarzy w przyszłości na miliardy różnych rozwiązań. Co nie zmienia faktu, że ostatnią rzeczą, której nie wiem, to jak zareagujecie wy. Bo Bogiem to ja jestem tam, a tu zwykłym człowiekiem. Bo zabijać z wami to ja mogę się tam was mogę pokonywać. Tam możecie przyjść do mnie i mnie pokonać, w każdym momencie. Tam możemy walczyć, zarabiać, mordować, pracować, możemy robić co chcemy. Tu na ziemi jesteśmy ludźmi. I jako ludzie odbudujmy najważniejsze wartości, jakie mamy. Szerzmy miłość do świata, dzielmy się z innymi, łączmy, pomagajmy, rozwijajmy się, mamy wszystko. Wszystkie zasoby Ziemi mają wrócić do Ziemi, mają być wspólne. Społeczeństwo ma być jedno na całej planecie. Zbudujemy przestrzeń, w której każdy z was będzie mógł się rozwijać. I tylko to zapewnia nam przetrwanie gatunku. Bo tylko dołączając do mojej fundacji, wszyscy razem, cała planeta będzie jednością. Od dziś do końca życia cała planeta będzie symetrią. I dzięki temu, że my połączymy się razem, to dynamika rozwoju. My w końcu mamy wszystko, żeby podbijać wszechświaty. Możliwości, ludzie. Patrzcie, bam! I co jest najważniejsze? Pomyślcie, skoro ja 3-4 tygodni sam, bez waszej pomocy, bez pieniędzy, chory, zmęczony, niewyspany, głodny, bez przyjaciół, bez niczego, z długami, naprawiłem was jednym filmem. Pomyślcie, potencjał jednej osoby, a teraz od dziś do końca życia przemnóżcie mój potencjał przez każdego z was. Możliwości są nieograniczone, bo od dziś to my wszyscy tworzymy przyszłość. Każdy jeden z was. Bo cokolwiek się nie wydarzy, życie będzie piękniejsze. Bo to my wszyscy razem zdecydujemy, jak chcemy żyć, gdzie, kiedy. Od dziś do końca świata każdy z was będzie wolny. Będzie mógł żyć na ziemi, pracować tam. Kiedy chce, jak chce, gdzie chce. Nieważne, gdzie na Ziemi się nie znajdzie, będziemy się przemieszczać, rozwijać, budować, kreować, odkrywać, badać. Wszystko! Wszystkie problemy tego świata, bo nastał ten czas. Wreszcie technologia, doświadczenie świata wirtualnego, plus technologia na Ziemi, miłość do córki, bam! Mamy wszystko! I od tego momentu życie stało się proste dla wszystkich. I biorąc pod uwagę, że pracowałem nad tym dziełem sam przez 3-4 tygodnie, gdzie mi nikt nie pomagał, jestem już zwyczajnie trochę zmęczony i chciałbym odpocząć. I wy też obejrzyjcie sobie na spokojnie, przemyślcie, zastanówcie się i zapraszam was do współpracy. Zapraszam, bo razem możemy to zrobić szybciej, bo tylko dzięki dynamice rozwoju zapewnimy przetrwanie, bo tylko dzięki dynamice rozwoju będziemy bezpieczni, bo tylko tak jesteśmy w stanie działać razem jako cała planeta i tylko w ten sposób będziemy mogli odkryć nowe planety, może nowe życie, może ten... Od dziś do końca świata macie nieograniczone możliwości i dziś ja proszę was o to samo. Całe życie jako społeczeństwo, jako cała Ziemia nie dawaliście mi szansy rozwoju. A ja proszę, żebyście od dziś do końca świata
Dali mi odrobinę spokoju, szansy, zrozumienia. Bo dziś życie stanie się lepsze. Bo cokolwiek się nie wydarzy, ja to wszystko zaplanowałem, przewidziałem. Bo już nikt nigdy z was mnie nie pokona, nikt nigdy z was mnie nie dogoni, bo w momencie, kiedy moja dynamika rozwoju, mój umysł rozwinął się do takiego poziomu, to rozwijam się tym samym tempem, ja się rozwijam swoim tempem. I mój ogromny umysł do końca życia będzie rósł i będę mądrzejszy. Jakby nie jestem w stanie tego zatrzymać, bo jedyna szansa, żeby to zatrzymać, to moja śmierć. Ale od momentu tego filmu nie ma znaczenia, czy ja umrę, czy nie. Bo dzięki temu filmowi każdy z was będzie mógł dokończyć mój plan. Bo dzięki temu filmowi moje dzieło i tak się zrealizuje. Dlatego ja dziś mam gwarancję i wy też macie gwarancję, że cokolwiek się nie wydarzy, od momentu, kiedy obejrzycie ten film, życie stanie się lepsze. Życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku i mam nadzieję, że jako wspólnie, jako cała nowa cywilizacja, jako symetria, zmienimy świat na lepsze. Dołącz do nas już dziś. Jako, że jestem biedny, zostawię wam numer konta, oczywiście poproszę o drobne wsparcie. No i przede wszystkim, jako Bóg czuję się zmęczony, bo zrobiłem już wystarczająco dużo i chciałbym zwyczajnie odpocząć. Więc proszę o jakiś czas odpoczynku, nie wiem ile. Wy się zacznijcie dogadywać, będę wdzięczny. A ja za chwilę do was dołączę, wam pomóc oczywiście. Nie gnębicie mojej rodziny, zostawcie moją mamusię, siostrę, córunię, bo ja chcę z nimi chwilę spędzić czasu i odpocząć, i porozmawiać i wrócić do normalnego życia. I tym pozytywnym przekazem zapraszam was do przyszłości. Obywatel świata, generał, z miłości do córki znalazł sposób, jak ten świat naprawić. Tak. Jedna osoba, 3-4 tygodnie. To takie proste jakby. To jest niesamowite, nie? Jeden film. Czaj, że ja od tygodnia dzwonię po ludziach, żeby mi pomogli nagrać jeden film. I nikt. Wszyscy mnie zostawili. Wiesz, jak się cieszę, nie wiem, jak się cieszę, że ty tu jesteś, wiesz? Bo w końcu moje dzieło to jest ostatni element mojej układanki, który tam. Koniec. Choć już od wczoraj mam bezpieczeństwo, bo on zrozumiał mój plan, już cały. Więc wiedziałem, że nawet jakby cokolwiek mi się stało, to on i tak to zrobi. Bo on dostał wszystko, co potrzebował. Dostał dynamikę rozwoju, wszystkie informacje. Rozumiesz, o co chodzi? Można z tego zrobić szkolenie, można od dołu zaczynać. Nie interesuje mnie to, bo ja mogę podbić ten świat od dołu. Mogę. Ale ja znalazłem sposób, jak to zrobić jednym filmem. Bez wojen, bez broni, bez niczego. Umysłem. Czystym umysłem generała. Z miłości do córki, jako przedstawiciel gatunku. Jako ziemianin. Stworzyłem rozwiązanie. To jest to. To są te wartości. Do tego odbudowałem całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo, które było z mojego punktu widzenia chore, walczące, rozumiesz, popękana ta ziemia, planeta, nie? Jeden pakiet naprawczy, jedna luka. Tyk. Działa. Dla mnie to jest gra. Mi ta wasza gra się znudziła, bo ja już wygrałem. Bo ja wygrałem ją tysiące razy. Bo od kiedy znalazłem przepływ życia, znalazłem ten jeden film. Wiedziałem, że w tym jednym filmie, że ten jeden film będzie moim pomnikiem, pamiątką i że ode mnie zależy, jak wy zareagujecie. Ja analizowałem miliony scenariuszy, będąc sam. Byłem na skraju obłędu i prawie straciłem życie. Na szczęście ostatni element tej upadaki to ty, przyjaciel. I teraz jeszcze jeden element układanki, o którym zapomniałem wcześniej wspomnieć, a który jednak zdecydowanie pomógł ukończyć plan. Przyjaciel. Bo tylko jedna osoba zaufała mi. Bo tylko jedna osoba starała się mnie zrozumieć i tylko dzięki tej jednej osobie udało mi się skończyć ten plan. I to też jest przesłanie dla was. Nie jestem Bogiem, tylko zwykłym człowiekiem. I tylko dzięki przyjaźni drugiego człowieka, zrozumieniu i akceptacji dziś dzieje się to, co się wydarzyło. Dziś świat zmienia się na lepsze. I najważniejsza sprawa, bo jako, że jest to moje dzieło życia i mój prezent dla córki, taki pakiet gwarancyjny, że ona będzie szczęśliwa i będzie mogła się rozwijać w wolnym świecie. A was wszystkich zapraszam, żebyście pomogli mi zbudować ten świat szybciej.
bo tylko dzięki temu, że będziemy razem, zmienimy ten świat na lepsze. Dziękuję.